Polski aktor filmowy i telewizyjny Lech Dyblik, który sympatię widzów zdobył dzięki kreacjom filmowych w serialach Klan, Świat według Kiepskich, Rancho, Niania, Czas honoru, Szpilki na Giewoncie, Ojciec Mateusz czy Komisarz Alex, we wtorek, 8 kwietnia, odwiedził uczniów żarowskich szkół. Temat uzależnień jest to temat trudny, jest to temat tabu, że jeżeli się w rodzinie pojawiają takie problemy, to jest często latami pod dywan zamiatane i po prostu jest powodem nieszczęścia, jakim ludzie żyją. Przyjechał ze swoim programem profilaktycznym Kuszenie śmierci, w którym śpiewał i opowiadał o tym, jak uporządkować swoje życie, zwłaszcza to uwikłane od uzależnienia od alkoholu. Zaśpiewam wam pierwszą piosenkę, Szarowana Wielgata. To jest piosenka o tym, że wszystko wolno. Bo mi się wydawało, że jak mam, miałem 16 lat, to po prostu wolny człowiek to może wszystko. Co sobie wymyśli, to sobie robi, bo jemu wolno, bo jest dorosły, bo jest wolny. To jest oczywiście głupota, ale taki był. Ach, Szarapano, Amerykanka. W swoim profilaktycznym programie aktor opowiadał o początkach swojego życia zawodowego, które najpierw wydawało się zapowiadać pasmem szczęścia, a niepostrzeżenie okazało się drogą ku osobistej katastrofie. Chodzi o to, żeby pojawiła się myśl, pytanie. To nie chodzi o to, żeby zapamiętywały całe spotkanie, natomiast jakieś parę ważnych myśli z tego wyciągnęły. Mówił również o własnych przeżyciach z okresu walki z alkoholizmem i śpiewał o tym, jak nałóg niszczy całe życie człowieka. Wreszcie przypominał, że nawet pierwszy kontakt z alkoholem może nieść ze sobą ryzyko uzależnienia. Olbrzymie podziękowanie tu dla naszego aktora, który pięknie poprowadził. Ja myślę, że to co ważne, żebyście zapamiętali, że to nie był występ artystyczny, że to była rzeczywiście rozmowa o doświadczeniach, przez które pan przeszedł. I mam nadzieję, że coś z tego u was wszystkich zostanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Program profilaktyczny sfinansowany został ze środków budżetu gminy Żarów, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynowanego przez Żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej.